Proszę. Co pan myśli o nowym ugrupowaniu, które powstało? Wydaje się, że partia Jarosława Gowina jest ideowo bliska państwa. Tak, to jest bardzo miła i sympatyczna partia. Tylko różnimy się co do jednej, że to jest inny elektorat. Oni liczą, że da się naprawić obecny ustrój. Oni chcą drobnymi zmianami naprawić ten ustrój. Ja w to absolutnie nie wierzę. To trzeba rozwalić, tak jak mówi Parkinson, prawda, budynek najlepiej zburzyć, a jak nie zburzyć, no to przynajmniej odmalować na nowo, odkazić, prawda, i dopiero można ludzi tam wpuszczać, bo duch miejsca, nikt z polityków, który dotykał się III RP, nie może w państwie polskim, nie może sprawować żadnego urzędu. Dlatego, bo oni mają taki odruch, że jak coś nawala, no to powołać nowy urząd i dać mu pieniądze z podatków. Taki odruch mają, po prostu nie umieją inaczej. To jest tak, jakby próbować kazać robić samolot odrzutowy inżynierowi, który przez 40 lat robił samoloty śmigłowe, prawda? Gdzie myślał, że to śmigło wstawić, prawda? I koniec dyskusji. Także nie dlatego, że to są ludzie źli z gruntu, tylko po prostu oni nie pasują do nowych czasów, które nastąpią. To muszą być zupełnie nowi ludzie, którzy nie mieli żadnej styczności z tamtym, żadnego doświadczenia. Nie mogą mieć żadnego doświadczenia. Człowiek ma doświadczenie z dawnych czasów, to się nie nadaje. To się nie nadaje, bo on już przesiąkł tamtymi nawykami. My chcemy zbudować zupełnie inne państwo na zupełnie innych zasadach. Natomiast oni chcą naprawić obecne. Powtarzam, ja chyba patrzę na sondaże. No, sondaże pierwsze, wiadomo, że pierwsze sondaże dają zawsze tej partii, która powstała, tam trzy razy tyle głosów niż dostanie potem. No ale proszę zwrócić uwagę, że nam to spadło z 4,6 na 3,9, a im skoczyło na 6,6, prawda? Czyli ten elektorat jest duży. No, elektorat jest duży. I z naszego punktu widzenia powstanie partii Gowin, Wilder, PJN jest bardzo korzystne. Bo to jest sygnał dla ludzi, że kierunek, którym my idziemy, jest słuszny. A jeżeli ten kierunek słuszny, to lepiej iść dalej niż bliżej. Nie? Nie, stracimy wiarygodność. Po prostu ludzie powiedzą, znaczy przynajmniej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście myślę, że do wyborach samorządowych na pewno i w wyborach parlamentarnych, tak. Natomiast nie do PE. No jak możemy iść do tych wyborów z hasłem, że trzeba zniszczyć Unię Europejską z ludźmi, którzy tam siedzą w tej Unii, biorą pieniądze, nawet na te wybory dostają pieniądze do Unii Europejskiej, prawda? Byśmy się ośmieszyli, prawda, idąc razem. Wie pan, gdybyśmy poszli z partią pana Gowina razem, to byśmy dostali góra 2%, może 3% w wyborach. Natomiast wygrałby wtedy Ruch Narodowy, na pewno, bo to jest istotne. Kongres Nowej Prawicy brakiem powagi przede wszystkim się charakteryzuje. Jest zwykłym chamstwem, buractwem. Polską rządzą dwie prawice, które co prawda spierają się o katastrofę smoleńską, ale wspólnie uciskają klasę robotniczą, klasę homoseksualną, klasę pedofilską. Gorzkim paradoksem tej sytuacji jest to, że czempionem tej walki przeciw wolności jest Kongres Nowej Prawicy po to, aby powrócić, jak zostało tu powiedziane, do normalności, do polskiej normalności.